Operacje sprzedaży. Aby dodać operacje sprzedaży, należy skorzystać z klawisza Operacje, Sprzedaż. Tutaj decydujemy, czy jest to sprzedaż krajowa, wewnątrzwspólnotowa czy pozawspólnotowa. Ustalamy daty sprzedaży, wybieramy płatnika i odbiorcę. Określamy towary, które sprzedajemy. Z katalogu wychodzimy klawiszem Escape. Zatwierdzamy listę operacji sprzedaży. Określamy rodzaj faktury. Zaznaczamy opcję Aktualizuj magazyn po to, aby sprzedawane towary zeszły ze stanów magazynowych. Aby wydrukować fakturę, wystarczy zatwierdzić ją klawiszem OK tekst. Następnie możemy skorzystać z klawiszy drukowania. Określić ilość kopii i faktura została wydrukowana.